Cześć Wam wszystkim i witam w kolejnym odcinku na kanale 50 na pół. Dzisiaj jestem z Bernardo Tornado. Cześć. Jest moja siostra, możecie ją poznać z innych filmów na kanale, z mojego Instagrama. W dzisiejszym odcinku pogadamy o takich niekomfortowych rzeczach w Polsce, które stawiają nam znak zapytania. Dlaczego to tak jest? Albo jak mam to zrobić? Zaczynamy! Jak dostałeś swoją ksywkę Bernardo Tornado, którą praktycznie nikt nie używa oprócz mnie? Wspominam, że moja koleżanka tak mnie nazwała, jak miałam 8 lat i od tego poru, wiesz, to było bardzo śmieszne, jak miałam 8 lat i od tego poru to mówiłam wszystkim, że moje nowe imię jest Bernardo Tornado. Tak? I chyba jak byliśmy w Polsce, powiedziałam cioci Marysi to i ty to chyba wspominasz, że ciocia Marysia tak mnie nazwała pierw, ale to była chyba nasza koleżanka. Bo ja pamiętam, że ty nie lubiłaś tej ksywy, że ty się jakby wkurzałaś na to, jak ciocia Marysia tak mówiła, ale może, nie wiem, może po prostu humor miałeś zły w ten dzień, w którym ja to zapamiętałam. Chyba miałam humor zły. Matka miała dużo humorów. Na dobry humor mam coś dobrego dla Waszej prywatności w sieci, czyli partner tego odcinka Surfshark. Surfshark to VPN, którego używam nie tylko kiedy podróżuję, aktualnie praktycznie w ogóle nie podróżuję, ale także kiedy muszę zalogować się do swojego konta bankowego, które jest zablokowane w innych krajach, bo tak, konta bankowe czy kredytowe są czasami zablokowane w innych kartach. To jest jeden z problemów, który mam z amerykańską kartą. Ale też, gdy jestem w domu i Netflixuję i odpoczywam i chcę sobie otworzyć szerszą ofertę tytułów na Netflixie, ponieważ są one ograniczone według krajów, VPN chroni moje dane i zapobiega kradzieży informacji i pozwala mi zostać na bieżąco z programami w USA, ponieważ mogę odblokować rzeczy, które nie są dostępne w Polsce. Na przykład, kiedy chcę obejrzeć program, który może jest dostępny w Polsce, ale tylko z dubbingiem. Jak na przykład ostatnio wywiad z Oprah i Harry i Meghan. I nie chciałam słuchać tego polskiego dubbingu, bo tam była wartość taka języczna po angielsku. W użyciu jest szybki i łatwy w porównaniu do innych VPN-ów. Używam go teraz cały czas. Mam go cały czas włączony w komputerze i naprawdę nawet się nad tym nie zastanawiam, po prostu mi tak leci z tyłu, cały czas włączone. Aktualnie możecie otrzymać 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za darmo, używając kod FNP, tak jak 50 na pół, FNP. Link do kodu też jest w opisie, więc możecie tam kliknąć, łatwo Was przyniesie do tej strony. Lista, która się pojawi w tym odcinku, tych różnych rzeczy, jest pisana tak na bieżąco, mam cały czas listę w telefonie rzeczy, po których tak mam taki znak zapytania, czy jakby dlaczego to tak jest, albo dlaczego tak nie jest, albo dlaczego to musiało być tak trudne, a dlaczego to jest dla mnie tak trudne. Takie rzeczy, które po prostu jak się wydarzają czy pojawiają, to mam taki... Jestem dosyć zła w utrzymaniu tej listy, bo piszę ją już chyba kilka lat i po prostu zapominam do niej dopisywać rzeczy. Ale ostatnią rzecz, którą dopisałam, była dopisana, kiedy poleciałam do Stanów, teraz ostatnio, poleciałam miesiąc temu. I była potwierdzona Bernatką, kiedy Bernatka tu wróciła. Obydwoje mieliśmy takie, co to, czemu? I ta rzecz jest... Zasłona prysznicowa. Zasłona prysznicowa, musieliśmy sprawdzić, jak się to mówi po polsku. Nie wiem, dlaczego nie ma zasłony. Zasłony prysznicowej słyszałam w wannie, w wannach, gdzie jest prysznic. Tak. Jest wanna z prysznicem bez tej zasłony. Mówiłaś mi, że jest bardziej higieniczny, że w Polsce tak myślą, że jest bardziej higieniczny, żeby nie mieć? Żeby nie mieć? Właśnie zapytałam znajomych, dlaczego nie mają, bo ja miałam takie, jak wróciłam ze Stanów, to miałam takie, kurde, daję sobie radę z tym od jakichś 4 lat, ale zawsze mnie to jakoś tak, mam jakiś taki stres, jak wchodzę do takiej wanny, że zrobię wielki bałagan w tej łazience, że się woda powylewa i trzeba uważać cały czas, jak się kąpię, żeby ta woda się za bardzo nie wylała poza wannę, ale zawsze się trochę i tak wylewa, ciut, i zawsze to trzeba trochę zleczeć. I się zastanawiałam jakby, czemu nie ma po prostu zasłony prysznicowej, która by tego wszystkiego zapobiegła. I moi znajomi mieli reakcję taką podobnie zaskoczoną do mnie, na odwrót, takie jakby, ale czemu chciałabyś zasłona? To jest tak mało higieniczne i się tak źle kojarzy.
ta zasłona się jakoś źle kojarzy w Polsce z jakimś takim syfem i, i grzybem, który się zbiera na tej zasłonie. Grzyb, ja. I zgadzam się, jest grzyb, grzyb się składa na tej zasłonie, ale to można wymyć. Tak można jak wymyć. Grzyb się rośnie w rogach prysznica czy wanny. Jak się to myje, to się też myje zasłonę. I później się ma komfort podczas kąpieli. Można śpiewać i tańczyć i się nie martwić o to, że... Że chlapujesz na podłodze. Tak. Ja jakoś zawsze, jak się kąpię w tych wannach, to ja z tym prysznicem, to nigdy nie jestem w pełni zrelaksowana. Ja, jak przyszłam tutaj pierwszą noc się kąpałam, to w tej wannie to tak mi tak było dziwne. Woda poszła wszędzie na podłogę i czułam się naprawdę goła? Wiadomo, jak bierzesz prysznic, to jesteś gołą, ale czułam się bardziej goła. Ja mam takie coś, że zawsze się zastanawiam, jak inni się kąpią i mnie trochę to bawi. Tam myśl, że wszyscy się tak, no, tak siedzą w tej wannie i się tam... Tak jakoś tak bawi mnie ta myśl, że, no, że wszyscy muszą... Nie wiem, może stoją w wannie i mają to lepiej ogarnięte, ale ja jeszcze nie domyślałam się, jak... Nie, tak raz zrobiłam tak, że stałam w rogu, kiedy woda leciała w tą stronę. Ja w rogu stałam i jestem wysoka i po prostu nie wiedziałam, jak się kąpać. Dajcie nam znać w komentarzach, jak się to robi. Siedzicie podczas tych pryszniców w wannie, czy stoicie i jakoś tak... W jedną stronę się kąpiecie? Co, jak się to robi? Jakie jest tutaj rozwiązanie? Jedna z rzeczy, która mnie tak mega zmieszała, skonfundowała, to są ulice, których nazwy są daty. 1 sierpnia, 11 listopada, 3 maja. Raz się umawiałam z koleżanką, i pisaliśmy tam coś, było wiadomo, że miałam do niej przyjść i ona nagle napisała tam na przykład 11 listopada 38 i tak pisaliśmy dalej i nie wiedziałam, nie miałam żadnego pojęcia, co to było. 11 listopada 38, bo napisała tą datę tak osobno, znaczy tam ten adres nie napisała to jest mój adres 11 listopada 38, po prostu było wiadomo, że był czas napisać jej adres, a skoro dla mnie nie było wiadomo, że to jest adres, bo to nie wygląda jak adres, to wygląda jak data. Nie skumałam, że to jest jej adres. Zapytałam ją, jaki już był czas pójść, jaki ma adres. Mówiła, że mi napisała. Nie widziałam tego adresu. Jakoś jakby to mnie tak zmyliło. Było lepiej, jakby już ten 11 listopada, jak 11 był napisany, a nie tak numerowane. Spoko, rozumiem, są to ważne daty, ma to sens, ale jeśli macie takie daty, jeśli macie takie adresy i mieszkacie przy takich adresach, to pomóżcie waszym obcokrajowcom znajomym zrozumieć to, bo to nie jest oczywiste. Nie jest to tak, że narzekam teraz, że tak jest, po prostu jest to trudne do skumania, jeśli to nie jest wprost napisane. Następna rzecz. Windy. Ty też tego jeszcze nie doświadczyłaś. Jeszcze nie. Bo akurat w tym mieszkaniu winda jest, jest nowsze mieszkanie, dlatego winda jest już tak normalnie zbudowana. Ale przez wiele lat, jak tutaj przylatywałam i zatrzymywałam się w Airbnbs, to często się zatrzymywałam w różnych takich starszych kamienicach, bo chciałam, podoba mi się klimat takich miejsc. W tych miejscach winda prawie zawsze jest na pierwszym piętrze albo na takim połowie piętra i prawie nigdy nie jest przy wyjściu do budynku, że jakby wchodzisz na parterze, znaczy wchodzisz jakby na tej samym poziomie i tam jest winda. Prawie zawsze trzeba pójść kilka schodów albo całe piętro do góry w starszych budynkach, żeby dojść do windy. I ja to sobie zapisałam bardzo dawno temu i już rozumiem, czemu tak jest, ponieważ te budynki są stare i jak się budowało te budynki, wielu z nich nie brało pod uwagę to, że będzie winda, tak mi było tłumaczone. Ale musiałam to tu wrzucić, ponieważ przez lata przyjeżdżania do Polski i tak zatrzymywania się w różnych Airbnbs, w różnych miastach,
było to utrudnione, takie, znaczy był zawsze ten taki, jak się przemieszczałam na przykład z Warszawy do Poznania, kurde, muszę przenieść tą walizkę tych kilka kroków i przenieść ją znowu tych kilka kroków. Zawsze miałam dwie walizki, jeszcze taki plecak ze sprzętem. Po prostu mnie to męczyło, więc muszę to wyrzucić z siebie, czuję się już lepiej. Następne w tym samym toku myślenia i tu już mam jakiś taki zarzut i nie rozumiem, czemu tak jest. W sumie nigdy nie pytałam, może jest jakieś logiczne tłumaczenie, ale numerowanie mieszkań. Czy zauważyłaś, w którym numerze mieszkania mieszkamy? Nie. Nie wiesz, jaki numer jest tego mieszkania? Nie. Zgadnij, jaki jest numer tego mieszkania. No to wiesz, jaki jest numer mieszkania. Okej, chyba mi kiedyś mówiłaś. Okej. A gdybyś była gdziekolwiek indziej, jaki numer mieszkania byś tu dała? 5A może? Albo 5B. 5B, bo jest druga. Mhm. 5C. Jakiś numer z literą, bo... Albo 505. No. Na przykład. Mhm. Chodzi tu o to, że numerowanie mieszkań dla mnie w Polsce jest trochę bez sensu. Znaczy, ono jest po prostu numerowane według tego mieszkania, które jest po kolei, ale to, ta informacja jest całkowicie bezużyteczna dla ludzi. Nie wiem, może jest to użyteczne dla poczty czy coś. Nie, chociaż pocztę i tak zostawiają w blokach na dole, więc to jakby nie ma żadnego znaczenia, czy to numeracja jest taka czy taka. Nie wiem. Czemu akurat ta numeracja taka jest? U mnie w mieszkaniu po prostu mamy piętro i literę. Numeracja jest zawsze według piętra pierw i później albo się dodaje następny numer, albo jakąś literę, która ma sens. Więc twoja akurat jest według strony, który budynek faces, right? Twoja numeracja jest na przykład 3 południe, nie? 3S. Tak. To znaczy, że budynek jest w stronę południa. Tak. Albo numeracja jest po prostu według mieszkania na tym poziomie. Więc na przykład w Japonii wszystkie moje mieszkania były numerowane pierw numer piętra i później numer mieszkania na tym piętrze. Więc mieszkałam na przykład przy 402, gdzie też na tym piętrze było 401. Mieszkałam w 202. Rozumiecie, o co mi chodzi. Fajne to jest w tym, że jak przychodzisz do swoich znajomych, nie musisz pytać, na którym piętrze są, bo jest to wiadomo od pierwszego numeru i od reszty numeru możesz się domyśleć. Jeśli jest tam litera, to możesz się domyśleć, jeśli jest tam numer, to możesz się domyśleć. I działa to. Miałam znajomych, którzy mieszkali w większych budynkach, gdzie na przykład mieszkali w 412, jak wychodziło się z tej windy na przykład, to zazwyczaj przed tobą był jakiś numer, czy dwa numery i można było się szybko domyśleć, czy trzeba pójść w tą stronę, czy w tamtą stronę. Jaki jest numer, jak 34 na 7 piętrze, to jak ja mam się domyśleć, że to akurat jest na 7 piętrze, bez robienia jakiejś matematyki przy tych skrzynkach pocztowych. Zawsze tak robię w Polsce, patrzę na skrzynkę pocztową, rozliczam, I divide, nie wiem jak się mówi divide, ile jest piętr, i nie zawsze wiem ile jest, czasami wracam się do windy i patrzę ile jest piętr i wracam do tych skrzynek i liczę ile może być piętr na, znaczy mieszkań na piętro i się domyślam na którym piętrze to jest. Wiem, że to są głupie problemy, ale za każdym razem trochę mnie to stresuje. Czy czasami na przykład jeśli nie chce mi się liczyć, po prostu wybieram, że musi to być między 4. a 7. piętrem, więc pojadę na 7. i będę schodzić w dół. Następna rzecz. I ty to znasz. I to nie jest zarzut, to nie jest żadne narzekanie, to jest po prostu rzecz, z którą nie dorastaliśmy i nigdy nie widziałam. Pierwszy raz to widziałam w Polsce i dlatego mi się kojarzy z Polską, choć wiem teraz, że to nie jest akurat polska rzecz. I to są kible z półkami na stolec. Let's hear your thoughts. To wszystko dla mnie to samo. Jest okej. Okay. Może być. Jak byłam młodsza, to mnie brzydziło, bo było to takie przedstawienie czegoś, którego akurat nie chciałam przedstawienia.
Ale teraz, że dorosłam, rozumiem, że to jest bardzo cenne i zdrowe. I szkoda, że już nie ma tyle tych kibli. Nie ma już? Nie, jak ciężko znaleźć takie kible, podobno. Zadałam to pytanie na swoim Instagramie i bardzo dużo różnych wypowiedzi dostałam. Więc to jest zdrowe, ponieważ jak robisz kał, to możesz się tak przyglądnąć i zobaczyć, czy masz tam jakieś nieregularności. I tak można zobaczyć, jak w innym kiblu. Jak tak wpadnie porządnie, to nie można tak się przyglądnąć. Nie, na tym to jest tak, to jest eksponowane. Mi się to kojarzy z Polską, bo pierwszy raz to widziałam, jak przyjechałam do Polski, jak byłam bardzo mała, do babci na wsi i tam właśnie był taki kibel. Ale podobno te kible są z Niemczech. To jest jakby wymysł Niemców i właśnie był robiony pod kątem takiego zdrowia, patrzenia na kał. Nie myślałam, że będę mówić o tym. Dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Podziękujcie Bernadce w komentarzach. Zachęćcie ją do większego wypowiadywania się, bo ja w sumie gadałam dużo. Dziękuję też sponsorowi tego odcinka, Surfshark. Jeśli macie jakieś inne tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, to dajcie mi znać w komentarzach. Zawsze czytamy komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.